body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć i czołem, moi kochani. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulator 2. Zrobiłem już część porządków w mieszkaniu, także w moim odczuciu zasłużyłem na chwilę relaksu i chwilę przerwy. W związku z tym nagrywamy kolejny odcineczek z ciężaróweczek. Słuchajcie, finanse mamy, jakie mamy? 338 euro, więc za chwilę zejdzie kredyt, będę na minusie. Ale z pozytywów jest taki, że mój kredyt już jest o jakieś 1500 niższy, bo spłaciłem tą najniższą pożyczkę chyba na 50 tysięcy euro. Zresztą było 30 kilka, bo tyle zostało. Także słuchajcie, trzeba szybko coś zrobić, trzeba szybko jakąś traskę ogarnąć, żeby przy następnym dniu wyjść z minusa, bo za chwilę będzie, wiecie co będzie za chwilę, jakiś piękny komunikat przewidujący, że jestem na minusie i w ogóle dupa Jasia, tak? Więc zmieniamy na ten według dystansu. Tak, a tutaj nie ma żadnych fajnych tras z Uppsalali. Dajmy sprzęt medyczny, to pojedziemy na tych szybkich trasach. To krótka traska, więc może po prostu wolimy jakieś dwie trasy. No nie ma co teraz, słuchajcie, kombinować. Tak mi się wydaje. Trzeba robić. Mamy dosyć wysoki za kilometr współczynnik. Wiadomo, że to podchodzi do tego jeszcze przeprawa promowa, ale kilka tysięcy zarobimy. A ja teraz muszę tak w trybie pilnym zarabiać hajsiwko, więc jedźmy. Może to będzie taki nietypowy odcinek, bo zrobimy dwie trasy, a nie jedną po prostu i już. Skręć w prawo. To jest smutno, bo zaraz wejdziemy na minus. Będziemy musieli też się przespać. Więc będziemy mieli prom, więc z drugiej strony to nie jest chyba zbyt korzystne. No ale jak już się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. Może tu będzie jakaś lepsza trasa, ale chyba nie ma. No jest ta, ale to też jest przeprawą promową, więc to tak naprawdę nic tam nie zmienia. Robimy tak. Okej, ruszajmy. Drogę. Jak myślałem, było to, jak widać, myślenie życzeniowe, że myślałem, że nam się uda już teraz jakąś podwójną naczepę złapać, bo przecież do tego dążyłem przed zakupem dodatku Morze Czarne. Skręć w lewo. No, ale niestety. Jedź dalej prosto. Ale niestety się nie udało. Być może w Finlandii jakąś trasę z podwójnym odnyczkiem złapiemy. Jedź prosto. No. No, no, jedźcie. Dawaj, dawaj, bratku, dawaj. On to mam prosto jechać, przepraszam. Na rondzie zjedź. Zaraz mi zejdzie rata kredytu i się popatrzę, nie? Zjedź z ronda.
Ale trzeba było ten kredyt spłacić i trzeba też spłacać kolejne. Jedź tutaj prosto. nie ma alternatywy. Tak chcę dojść, nie wiem, żeby ta rata miała nie 11, a nie wiem, 7 tysięcy kredytów. Wtedy będzie to jakoś tak rozsądnie, bo wtedy mi zejdzie powiedzmy pół. Zejdziemy wtedy pół, powiedzmy, zarobku z takiej średniej trasy i to już będzie jakoś tam do przeżycia. Przez średnie, z takiej dobrej trasy, a teraz to tak naprawdę 90% moich zarobków na kredyt przechodzi, tak? Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Wjedziemy na autostradę. Oj, to jest dobra informacja. Trzymaj się prawej strony. Autostrady zawsze spoko. Zjedź w prawo. To taki zjazd trochę jak spod Katowic, nie? Jak tam jeździliśmy często, robiliśmy konwoje z Katowic, to był podobny wjazd. Nie lubiłem go, nie lubiłem go. Oj, właśnie, spłacone raty kredytu. Już 11 tysięcy w plecy. I wiadomość mi się świeci z banku, że jestem w dupie. No trudno, jedziemy. Jak dobrze pójdzie, to teraz będę minus, powiedzmy, tam 5 tysięcy, 6 tysięcy. A jak coś zarobią pracownicy, to będę powiedzmy minus 4000, będziemy jeszcze jedną trasę, wyjdziemy na plus. Tylko to spanie. To spanie to błąd. No ale teraz tego już nie zmienię. Trzymaj się prawej strony. Nie przemyślałem tego. Wiecie, jak prześpię teraz noc, to znowu 8 godzin. To tak naprawdę znowu mi wejdzie rata kredytu, nie? Więc już w kolejnej trasie trzeba będzie uniknąć spanka. Trzeba będzie tak to zaplanować, żeby po prostu przejechać. Wasze zdrowie. Tutaj dojadę, to będzie 8 godzin, to będzie jakaś, powiedzmy, 10 godzin, czyli co? Druga w nocy, powiedzmy, bo to jeszcze spanie chyba jest liczone, tak? Będzie to jakieś 8 godzin na kolejną traskę, żeby zrobić. Dobrze, że mamy autostradę. Gorzej, jak będzie jakiś mandacik, ale to no trudno. Tak to można jeździć. Szkoda, że mnie kiedy tylko goni i chce zabić. Okej, okay, dobra. O mój Boże, szkoda, że nie widziałem, jak ta ciężarówka poleciała, znaczy jak ten pojazd poleciał w kosmos. Rozhulałem się. Hulaj dusza, piekła nie ma po prostu. Jedziemy dalej. Jedź bezpiecznie. Dać kawałek Markowi autostrady, to zaraz szaleje. Trzymaj się prawej strony. Thank you.
Zjedź w prawo. Tak, jak się rozpędzamy znowu, żeby nie było, ale może na tym zwężeniu drogi je zwolnimy. Nawet taką górkę. Wiadomo, że ładunek raczej lekki, bo tylko 5 ton, ale ładnie, ładnie, ja ładnie się rozpędza ciężaróweczko, ładnie. No i trzeba zwolnić teraz. Oczywiście będziemy ich wyprzedzać, ja z nie odpuszczę, ale może tak trochę rozsądnie do tego podejdziemy. Tylko trochę rozsądnie, nie bardzo, ale trochę. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Pusta droga przede mną. I za chwilkę, zobaczcie, mamy już prom. Skręć w lewo, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Tak, wyczekajcie, bo ja jadę teraz. Nie, nie, tutaj na pewno do Finlandii. 9 godzin, zobaczcie, kurde. Myślałem, że 8 godzin jest. Tamtą było 8, to chyba prądy są inne i dlatego ta trasa się wydłuża. No ale no, suma summarum, kurde, tylko piątkę zarobimy na tej trasie i tak naprawdę stracimy 9 godzin. Absolutnie wielki błąd taktyczny. Trochę zarobili pracownicy, jest to plus.
Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Jakie ładne skałki. No, zostało mi 30 km, czyli tak naprawdę... Boże, muszę starać się mówić wolniej. Zostało mi 30 km, czyli tak naprawdę... Nie zdążę się nawet tego spędzić, a już dojadę. Bo lubię. Szóstka jest za trasą, więc będę jakieś 2000 w plecki. Więc dramatu nie ma, słuchajcie. Dramatu nie ma, nie jest różowo. No stwierdzam, że był to troszkę błąd. Że pojechałem jednak... Na trasie z przeprawą promową. No ale trudno. W Finlandii też jest spoko. No, jedźcie, dajcie. Go, go, go. Jedź prosto. Go, 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 bo muszę łazienkę umyć. I podłogę. I samochód jeszcze. A godzina, kurczę, jest już, która? Trzymaj się prawej strony. 12:30 prawie, u mnie przynajmniej. Trzymam spokojnie jakieś 4 godziny. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Ale to było... Ho, ho. Ryzykowne posunięcie. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Skręć w prawo. Jesteś u celu. Dobra, już mamy tylko albo aż minus 3 i w związku z tym jedziemy tutaj, szukamy jakiejś jeszcze fajnej traski. Boże, jaki... Czy widzicie tą kasę?
Okej, okay. Miało być bez przepraw promowych, bo kredyt, ale to są 24 tysiące. To są dwie raty. Dobra, ty, ale nie no, słuchajcie, no bez jaj, muszę tą kasę zrobić. Wybrano cel podróży. Ale tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. Nie wiem, minie nowy dzień, wejdzie rata kredytu, będzie minus tam 15 tysięcy, ale zarobię 24, więc... Bierzemy to. Wiadomo, że mogę jakieś tam dostać, słuchajcie, mandaty, ale i tak powinna dyszka mniej więcej wyjść na plus. Tak mniej więcej myślę, nie? Teraz mam minus 3, minus rata to będzie jakieś minus 16, minus 15. Zrobią coś pracownicy 2-3 tysiące, to będzie minus 12 i plus 24. Jak uda mi się nie dostać miliarda mandatów, słuchajcie, to powinniśmy wyjść około dyszki na plus. No i przekroczymy też długość odcinka, no ale co zrobić? Musicie się poświęcić razem ze mną. Nie mam wiadomo jeszcze co to ciężarówki pod ciężkie ładunki, ale to jest 28 ton, a nie 30, więc... Skręć w lewo. Więc powinno być ok. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Oczywiście lekko nie będzie, ale pamiętajcie, że zjedź w prawo. Poprzednią ciężarówką, która miała 90 koni mniej, woziłem 34 tony, więc tutaj mam prawie 100 koni mniej i to jest sporo ton mniej, także sporo koni więcej i sporo ton mniej, także powinno być, kurczę, myślę, fajnie. Nie będzie to łatwa trasa, no ale z takim zarobkiem, słuchajcie, no... Nie mógłbym zrezygnować z takiej możliwości zarobku, no. Nawet jeżeli sobie przedłużamy odcinek i będę sprzątał po nocy, to i tak warto, moim zdaniem. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. I paliwko nam się kończy, trzeba będzie, wiecie, stankować gdzieś tutaj po drodze. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Kolejna trasa za nami. Oby więcej takich. Nie będzie lekko, słuchajcie. To od razu chyba stąd wypływamy, więc... Do roboty. Wybrano cel podróży.
Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Jakoś jedziemy, wiadomo, że wolno. Ale jakoś to idzie. Będzie chyba jakieś 500 km tak naprawdę, myślę, więc kiedy będzie odcinek z godzinny. Ale chyba warto, co? Jak tyle zarobimy. No jeszcze 512. Macie w bonusie godzinny odcinek. Znajdźcie moje dobre serce. O, i minus 2000, zobaczcie. Świetnie. Zejdziemy za 7 godzin, czyli rata kiedy tu zejdzie. Idziemy pod prąd, no ale trudno. Skręć w prawo. No, nawet jakoś się rozpędzamy, no. Wolno, bo wolno, ale lepiej niż z tym mniejszym silniczkiem, nie? Teraz jest tylko ważne, żeby nie zarobić dużo mandatów, no, więc też nie będę jakoś, tak wiecie, starał się bardzo żarżować. Oczywiście będę przekraczał prędkość, bo nie byłbym sobą, gdybym tego nie robił, ale... To też z tego powodu, że ogranicza nas czas odcinka. No ja też nie mam nieograniczonej ilości czasu i te kilka minut na 100 km, uwierzcie, że mi robi różnicę. Szczególnie, że chciałbym dzisiaj jeszcze nagrać kilka odcinków, nie? Zastanam się, chyba poszerzy droga, co jest duży plus. Będzie można troszkę przyspieszyć. W tym momencie, nie? Tak, dokładnie. Nie będziemy jakoś szaleć strasznie, ale tak u tej stówki, 110 można przyspieszyć. Chociaż z drugiej strony, co się może stać? Patrzcie, jak buja mną, kurczę, to jednak te podwójne naczepy to jest nie lada wyzwanie. Spróbuję tak się do 110 rozpędzić, chociaż nie, bo teraz mamy skręt. To nie uda się. Trzymaj się lewej strony.
Teraz trzeba, słuchajcie, znaleźć jakąś stację benzynową, na którą będziemy mogli z tą kolumbryną z tyłu wjechać. Teraz będziemy skręcali z prawego pasa. Zjedź w lewo. Bo trzeba dobrze trafić, bo jakbym przehamował bardzo, to mogłbym nie wjechać tutaj, nie? Zobaczcie, jak mi prędkość spada. Chociaż nie, jest ok. Myślałem, że będzie gorzej. To jedziemy. Myślałem, że będzie gorzej. Czyli staramy się łapać tą prędkość 110, bo jak wiecie, przy tych prędkościach na test łosia nie wychodzi. I szczególnie z takim długim, podwójnym ładuneczkiem. A może tak by zrobić jakieś zdjątko? O, widoczek. Bo widoczek, kurde, zły nie jest. Takie coś? Może być. I mamy spokój na drugie do odcinka, tak mi się wydaje. Też nie wiem, czy akurat tego, bo ja mam jakieś minuty już porobione, więc nie będziemy pobielać tego, ale generalnie minutureczka będzie. Z tych wszystkich zdjęć, które robiłem ostatnio, już porobiłem miniaturki z cyferkami, żeby robić wszystko za jednym razem. Więc to mu się wykorzysta przy innym odcinku, także Trzymaj się nie prawo dziwcie skrętu. się, że jest nierówno i że tutaj robiłem takie zdjęcia, a miniaturka jest z innej trasy. No tak to czasem wygląda, robi się na zapas, tak? Tak samo jak się nagrywa często odcinki na zapas, Trzymaj się lewej tak samo skrętu. się robi często miniaturki na zapas. Jest to zupełnie normalne. Siadamy do jakiegoś Painta czy Gimpa raz, a nie codziennie, tak? To szkoda czasu. 110, taka miała być prędkość maksymalna. Więc jedźmy, rozpędźmy się. Jest trochę z górki, powinno się udać. Jedź prosto. Okej, okay, mamy prędkość przelotową. I zobaczcie, jak to się rusza, jak skręcamy. Nie ma co bardziej szaleć. Czy jak mną giba, nie? A i tak mam stabilność naczepy na najwyższy poziom ustawioną. Fajne jest też to, że odkrywamy nową trasę, tak? No nie jestem Bastusiem, który robi takie akcje, że tam ma 80 czy 90% mapy odkrytej, mnie to jakoś nie kręci, ale fajnie, fajnie, że chociaż to jakieś tam małe procenciki jadą. I tytuł odcineczka, no nie wiem, nie wiem. Coś pewnie będziemy wymyślać, co jest skryte. Moje Skania, dzień dobry, wajcie Skanią jadę. To nie może być przypadek. Jaki mam zasięg, paliwka? Coś niby dojadę, ale
Wolę stankować. Nie wiem, kiedy potem będę miał możliwość, nie? To jest tak, że mogę się zagapić, zamyśleć i wiecie, i będę jechał i mi się paliwo skończy. Kiedyś to się zdarzyło. Fajnie by było, jakby moi pracownicy coś zarobili. Na jakim oni są etapie? Bo może by mi wyzerowali ten kredyt. Obydwoje jadą, więc jest szansa. I znowu tak, mamy autostradę, więc chciałbym te 110 osiągnąć i sobie po prostu w miarę spokojnie jechać bez szaleństwa. Może troszkę mocniejszy silnik by się przydał, no nie przeczę, że tak, ale już jest nieźle, tak na podwójne naczepy z tym silnikiem. Jak to nie jest 39 ton, tylko jest to coś takiego jak teraz, czyli tam 28 czy 26, to na takie trasy, na takie ładunki mogę spokojnie się porywać. A no widzicie, 24 tysiące euro za 500 km. Takie trasy to można robić. Tak naprawdę w tej chwili jedna trasa i mam 2 dni kredytu z głowy. Ależ kurde, kawalkada ciężarówek. Idziemy lekko pod górkę, więc ta prędkość troszkę spada. O, spłacono kredyt. Świetnie, ale to wcześniej, po raz 12. Oszukali mnie. Czyli na chwilę obecną jest tam jakieś plus 9 tysięcy, tak? Jak dojadę. Kusi, żeby przyspieszyć, uwierzcie mi, ale nie przesadzajmy. Z tym ładunkiem moja mobilność i zwrotność jest bardzo uszczuplona, więc też nie chcę przesadzić. A, wiem, co miałem jeszcze zrobić, zrobię po odcinku. Zapomniałem o czymś bardzo ważnym. Tylko 200, więc jakieś przy tej prędkości jakieś 12, pewno 13 minut jazdy. Może troszkę szybciej. A już nachodzi pora, żeby na przykład sobie zamówić obiadek, nie? Standardowy zestaw obiadowy teraz, czyli kebab. Ale ma to swoje plusy, bo biorę dużego kebaba i na przykład wiesz do tego,
bo to trochę mniej kaloryczne od frytek. I tak naprawdę biorę tego dużego kebaba takiego, wiecie, takiego dużego, ryż i mam i na obiad, na kolację. A więc jakoś tam się te kalorie kalkulują. A i białka sporo. Bo to jednak mięsko wołowe. Spać nie będzie trzeba, to jest pozytyw. Ale ja czekam z utęsknieniem na moich kierowców, żeby coś zarobili. A nie wszystko mi zostawiacie na głowie. Te wasze jakieś 4-5 tysięcy w tym momencie by się bardzo przydały. Szczególnie, że o dziwo udaje mi się bez mandatów jeździć, odpukać. No, ładny widoczek. Wiecie, co to oznacza, jak Marek widzi ładny widoczek. Czy nie? Pojedziemy kawałek dalej, słuchajcie. Teraz zobaczmy. O. No nie powiecie mi, że widok nie jest zacny. Obrócimy to jeszcze tak, żeby było bardziej. O. I to też będzie ładna miniaturka, muszę się przyznać. Znaczy, to oczywiście kwestia gustu, ale mi się podoba. I jedziemy dalej. I naprawdę mnie kusi, żeby teraz przyspieszyć, ale no nie chcę, bo wiem, jak to się skończy, jak zawsze. Jedź prosto. Prędkość i tak jest spora. Przekraczam maksymalną o sporo kilometrów. Skodę Fabię biorę jak maluszka. To jest chyba Seat Toledo też. Widziałem, że to jeszcze jeździ. Przynajmniej jakieś Volvo. Trzymaj się prawej strony. No tutaj trzeba raczej grubo zwolnić.
Pamiętam, kiedyś takim ładunkiem się wywracałem na takim wirażu jak tutaj. To się zdarzało. Kto tam postawił te znaki? Kurde, no. Niech będzie. Jest to jakieś ryzyko. Dobrze, że ładunku tylko nie uszkodziłem. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Skręć w lewo. No już jak już nie ma, słuchajcie, setki, tylko jest mniej setki, to ta trasa nam momentalnie zleci, szczególnie, że nie zdążymy się rozpędzić, a jeszcze trzeba będzie hamować, więc jest to spoko. Trasa z górki zawsze sprzyja. Pracownicy, no cóż, nie chcą dojechać, nie chcą mi pomóc w tej spłacie kredytu, więc pewno jakieś 8-9 tysięcy będzie na plusie. Ale jak pracownicy zarobią, to tak naprawdę będziemy mieli już ratę kredytu na kolejny dzień i to jest super, super informacja, czyli możemy sobie spokojnie teraz pracować, możemy spokojnie zarabiać, żeby kolejne kredyty spłacać, tak? W tej chwili mam jeszcze chyba 4 albo 5 kredytów, prawda? Zobaczmy to. 4 kredyty. Jakbym jeszcze 2 spłacił, byśmy mieli, kurczę, niecałe 6 tysięcy i byłoby super. Czyli muszę jakąś stówkę jeszcze uzbierać kasę w gotówce, a potem jak już to zrobię, to pewnie będę już kombinował zbieranie kasy na większy garaż, tak? Żeby odbudować garaż, żeby kupić nowe ciężarówki. Nawet na kredyt, a dlaczego by nie? Będę miał wyższy poziom, będę miał większe przychody. Zobaczymy. Pytanie, wiecie, kupić taką, takie weko to jest niecałe 100 tysięcy, więc... Ale najpierw chcę sobie zmniejszyć jeszcze kredyt jako taki, żeby było go mniej. Jedź prosto. Dwie raty kredytu potrzebuję spłacić. No dwie raty kredytu, znaczy 2 kredyty z tych 4. Będę szczęśliwy. Bo wtedy możemy dojść do etapu, w którym de facto moi pracownicy będą zarabiali na kredyt. A w takim układzie ja jestem już wtedy bezpieczny i spełniony. Zawsze od tego, jak wiecie, dążyłem w ETS-ie, tak? Że pracownicy zarabiają na kredyt, ewentualnie na moje mandaty. I wtedy ja mogę sobie jechać. Mogę te trasy pokonywać szybko i nie przejmować się głupotami, nie? Jak prędkość albo jej ograniczenia. Jedź prosto. Po co ja przyspieszałem, tak a propos, nie? No dobra, ale nie jest źle, myślę. Dziwne, że mi się wyłączył silnik, przecież mam tylko 11%. Kiedyś się przy 15 wyłączał, teraz wiele coś się zmieniło. Skręć w lewo.
Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Jedź prosto. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Było ciężko, ale dojechaliśmy. Koniec trasy. Ups. Wiecie, co zrobimy? Damy tak. Bo źle wjechałem, więc mi się cofać znowu. I tak jest naprawdę bardzo przyjemny zysk. Zobaczcie, 24 tysiące. Co spowodowało, że mam 7 tysięcy na plusie. Jak dobrze pójdzie, a powinno pójść dobrze, to jeszcze dzisiaj moi pracownicy zarobią jeszcze jakieś 5 tysięcy, więc ratę kredytu już mamy. Idealna sytuacja, słuchajcie, o to chodziło. Bardzo, ale to bardzo mi to cieszy. A wam, moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanko i do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Trzymajcie się ciepło, piątka.